Gdańska w niespełna godzinę można dolecieć do Sztokholmu, stolicy Szwecji. Ale niezwykłe jest to, że może być to fantastyczna jednodniowa przygoda, bo nie brakuje samolotów, które wylatują wcześniej rano, a powrót można zaplanować wieczorem lub w nocy. I teraz uwaga, bilety na samolot kosztowały nas niespełna 160 zł w obie strony. Oto nasza niezwykła przygoda w Wenecji Północy, stolicy i największym szwedzkim mieście położonym na 14 wyspach. Mieście, które jest siedzibą rządu, parlamentu oraz szwedzkiej rodziny królewskiej. Lot jest krótki. Z samolotu poszliśmy w kierunku przystanku autobusowego. Do centrum pasażerów wozi kilku przewoźników. Można pojechać też szybką koleją, ale jest to droższe. My za bilet zapłaciliśmy 129 koron. Podobno taniej też można, ale my wybraliśmy właśnie ten autobus. A, jeszcze jedno. Bilet kupiony online na stronie przewoźnika jest tańszy niż u kierowcy w autobusie. Zawiózł nas do oddalonego ponad 40 km centrum Sztokholmu. Podróż trwała niecałą godzinę. Przystanek końcowy znajduje się na Central Station. Tutaj odpoczęliśmy, wypiliśmy kawę i wyruszyliśmy w stronę Strandvägen. Ta 1200-metrowa ulica z domami przypominającymi pałace zaprojektowanymi przez największych ówczesnych architektów jest jednym z najbardziej poszukiwanych adresów w Sztokholmie. Do tanich też nie należy. Dzisiaj wycieczka całkowicie spontaniczna. Przyznam się, że bardzo długo szukałem takiej możliwości, żeby tego samego dnia wyjechać z Polski, właściwie wylecieć i tego samego dnia wrócić. No i te puzzle się poukładały właśnie dzisiaj, w poniedziałek, w grudniu. Wolne w pracy, brak umówionych zajęć, samolot, który mieliśmy z Gdańska o godzinie 6.20 i powrót do 23.00, a więc idealny układ, 12 godzin na to, żeby zwiedzać. No właśnie, jesteśmy w stolicy Szwecji, w Sztokholmie. Mostem dotarliśmy na wyspę Djurgården. Tutaj można dostać muzealnego zawrotu głowy. To jest dopiero dylemat, słuchajcie, tyle muzeów, a przyjechaliśmy tutaj zupełnie spontanicznie, tak jak wcześniej mówiłem, dlatego że była okazja lecieć rano, wrócić wieczorem, a więc w ciągu jednego dnia zwiedzić Sztokholm. No i teraz stajemy przed dylematem, co tutaj wybrać. Wszyscy polecają Muzeum Vasa. Znajduje się tam okręt wojenny z XVII wieku, doskonale zachowany. Więc to muzeum zobaczymy na pewno, a potem przyjdziemy gdzieś przy kawie i pomyślimy, wybierzemy najfajniejsze atrakcje w Sztokholmie. Na pewno będzie udana wycieczka. Po przejściu przez próg muzeum oczom ukazuje się główny eksponat, statek Vasa. Robi naprawdę niesamowite wrażenie. Aż trudno uwierzyć, że zatonął podczas swojego inauguracyjnego rejsu. Oglądając różne filmy fabularne, m.in. Piratów z Karaibów, nie spodziewałem się, że te okręty mogą być tak wspaniałe i tak wielkie. Okręt ten zatonął na początku XVII wieku, 333 lata spoczywał tutaj niedaleko Sztokholmu, pod wodą został wydobyty na początku XX wieku, no i teraz można go podziwiać w całej okazałości. Polecam, jeśli wybierzecie się na tak spontaniczną wycieczkę jak my, będziecie mieli tak samo mało czasu, to na pewno warto zdecydować się na to muzeum, nie będziecie tego żałować. Okręt po ponad 3 wiekach odnalazł Anders Franzen, który od dziecka był zafascynowany wrakami statków znajdującymi się na terenie archipelagu sztokholmskiego. Na poszukiwaniach Vasy spędził ponad 2 lata. Kiedy razem z nurkiem Perem Edwinem Feltlingiem 25 sierpnia 1956 roku szukali statku opodal Beckholmen, bosak zaczepił o duży obiekt wykonany z dębu. To był okręt Vasa. Więcej informacji o muzeum znajdziecie w przewodniku audio, który można przesłuchać w języku polskim jeszcze przed wyjazdem do Sztokholmu na stronie muzeum.
Większość z 10 tysięcy mieszkańców Sztokholmu ustawiła się wzdłuż brzegu, aby na własne oczy zobaczyć ten wspaniały galeon na wodzie. Wcześniej wiała tylko delikatna bryza, która umożliwiła wyjście z portu. Lecz nagle silny podmuch wiatru spowodował, że okręt Wasa się przechylił. Muzeum Waza, okręt zrobił na nas ogromne wrażenie. Wyszliśmy z tego muzeum i obok stoi Muzeum Nordyckie, Muzeum Historii i Kultury Szwecji. Troszeczkę intuicyjnie zaufamy, wejdziemy, zobaczymy, bo budynek, podobnie jak sam okręt, który widzieliśmy przed momentem, robi wrażenie, jest ogromny, piękny. No i zobaczymy, co znajduje się w środku. Muzeum Nordyckie zostało założone w 1873 roku dla udokumentowania historii i kultury Szwecji. Od 1520 roku do dnia dzisiejszego ta dokumentacja trwa, a więc wchodzimy, zobaczymy, jak wygląda Muzeum Nordyckie. Intuicja nas nie zawiodła. W zbiorach muzeum jest ponad 1,5 miliona eksponatów, ubiorów, biżuterii, przedmiotów codziennego użytku, mebli, zabawek, a także odtworzonych dawnych pomieszczeń mieszkalnych. Det hela tar lång tid, upplysningarna är avsiktliga. Byliśmy w mieszkaniu w klimacie lat 40, a teraz przenosimy się na plac zabaw z końca XIX wieku. Podobno dzieci tutaj się mogą bawić i stylizacja bardzo fajna. Na pewno takiego placu zabaw na co dzień nie ma. Muzeum Nordyckie jest największym muzeum historii i kultury w Szwecji. Kończymy powoli wizytę w drugim muzeum, w Muzeum Nordyckim, też bardzo fajne muzeum. Zobaczyliśmy kulturę Szwedów, praktycznie od XVI wieku do czasów dzisiejszych. Bardzo fajne eksponaty, fajnie przygotowane wystawy. W sąsiedztwie baza muzeum, więc dla nas jak najbardziej nie trzeba za daleko chodzić z jednego muzeum do drugiego. Można by tutaj długo opowiadać, widzieliście zresztą sami. My powoli zbieramy się już na starówkę i tam spędzimy ostatnie godziny naszego pobytu w Szwecji, w stolicy Szwecji. Okej, zwiedziliśmy dwa muzea, teraz czas na szybki posiłek i szukamy kolejnych atrakcji w Sztokholmie. Jest godzina 14. Pozostało nam na zwiedzanie miasta jeszcze około 6 godzin. Szukamy atrakcji na bieżąco, szukamy tak, żeby można było chodzić pieszo. Nie chcemy tutaj się zapuszczać w głąb miasta. Dzisiaj dwa muzea w zupełności wystarczą. W każdym mieście znajdzie się jakaś lokalna żabka, więc szybka przekąska, kawa i ruszamy dalej za moment na sztokholmską starówkę. Ostatni punkt naszego pobytu to wizyta na Gamlastan. Na tej niewielkiej, tętniącej życiem wyspie znajduje się m.in. średniowieczna katedra i Pałac Królewski, oficjalna rezydencja króla. Pomnik jednego z nich, Gustawa III, spotykamy po drodze. To właśnie on założył Akademię Szwedzką, którą później Nobel wskaże jako organ przyznający nagrodę. Jej gmach znajduje się właśnie tutaj, w samym centrum wyspy.
Jak do tej pory trafiliśmy na świąteczny jarmark w Sztokholmie, znajduje się w samym centrum miasta. No i tutaj też dotarliśmy do Muzeum Nagrody Nobla. Dzisiaj jest poniedziałek, 11 dzień grudnia. Tak mamy tajemnicę, się wstrzeliliśmy w wręczenie Nagród Nobla, bo 10 grudnia co roku te nagrody są przyznawane, rozdawane. Jarmark Bożonarodzeniowy u stóp Akademii Szwedzkiej był niewielki, ale klimatyczny. Świąteczne nuty i woń grzanego wina przyciągały turystów. Tam też spędziliśmy czas przed obiadem, jakżeby inaczej. Wybraliśmy szwedzkie klopsiki z żurawina. Szwedzki talerz świąteczny. W sąsiedztwie tej akademii poszliśmy zjeść szybki posiłek, oczywiście jakże mogło być inaczej. Szwedzkie klopsiki były przepyszne z żurawiną, polecam. Na Gamla Stan, starówce z brukowanymi uliczkami i kolorowymi budynkami XVII i XVIII wieku, znajduje się wiele sklepów z pamiątkami. Budynki, które można zobaczyć tutaj na żywo, zdobią widokówki i pamiątki ze Sztokholmu. Znaleźliśmy się w sercu Sztokholmu. Te budynki znajdują się na widokówkach, na przewodnikach. Jeżeli otworzycie stronę Google, wpiszecie hasło Sztokholm, zobaczycie właśnie te budynki, co prawda z drugiej strony, z tamtego wzgórza, przez wodę, ale jest to charakterystyczny punkt miasta. Starówka przepiękna, sztokholmska. Cóż, teraz będziemy dalej podążać wąskimi uliczkami Sztokholmu. Pozostało nam do samolotu jeszcze około 3 godzin. Pozostawiamy je na zwiedzanie miasta, architektury, no i klimatu Sztokholmu. Czas biegnie nieubłaganie. Ostatnia kawa przed odjazdem na lotnisko. W trakcie tych kilkunastu godzin zobaczyliśmy tak wiele i tak niewiele. Czy było warto? Polecam gorąco. Ten dzień na pewno pozostanie na długo w naszej pamięci. Lotnisko w Sztokholmie zrobiło się cicho, spokojnie. Są już tylko ekipy sprzątające, a my kończymy niezwykle udany dzień. Oczywiście zmęczenie daje o sobie znać, ale jest to takie zmęczenie pozytywne, bo z tego wyjazdu jesteśmy bardzo zadowoleni. Dzisiaj to już wszystko. My wsiadamy do samolotu, odlatujemy do Gdańska. Dziękuję za uwagę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym filmie.